Radio Elta. Codziennie od poniedziałku do piątku o 9:15. Temat dla reportera. Czekamy na telefony w sprawach, którymi waszym zdaniem powinni zająć się dziennikarze Radia Elka. Rozejrzyj się dookoła i powiedz nam, co jest nie tak na twoim podwórku, na twojej ulicy, w twoim mieście. Widzisz problem? Zadzwoń 65 529 55 29. Codziennie od poniedziałku do piątku o 9:15. Temat dla reportera. Autopromocja. No i oczywiście nie inaczej jest dziś. Dokładnie kwadrans po godzinie 9 na zegarach. Jarek Adamek już na stanowisku. Dzień dobry. Dzień dobry. Witam Państwa bardzo serdecznie w ten piękny, daj Boże, choć odrobinę deszczowy piątek. Na początek oczywiście sytuacja związana z pandemią. Jest z nami także Emilia Wojciechowska. Witamy. Dzień dobry. W Lesznie i w powiecie od początku epidemii zachorowało 31 osób, 11 już wyzdrowiało. Niestety jedna osoba zmarła. Przybyło osób będących na kwarantannie. Dołączyło do nich 6 pracowników leszczyńskiego szpitala. Mieli kontakt z pacjentką, u której potwierdzono zarażenie COVID-19. Zmieniła się też statystyka w powiecie rawickim. Wczoraj SARS-CoV-2 wykryto u dziecka i 20-letniego mężczyzny. Oboje są w izolacji domowej. Ich stan jest dobry. Aktualnie zakażonych w powiecie rawickim jest 10 osób, w tym jedna mieszkająca poza powiatem. Kolejne zakażenie potwierdzono w czwartek na terenie powiatu górowskiego. Tym samym liczba osób, u których wykryto SARS-CoV-2, wzrosła do 27. Równocześnie z dnia na dzień przybywa mieszkańców uznawanych za ozdrowieńców. Obecnie jest ich już 12. W powiecie jarocińskim potwierdzono 10 przypadków. 3 osoby niestety zmarły, 2 są wyleczone. Gostyń i powiat gostyński, tam mamy 9 przypadków. Niestety 2 osoby zmarły. 7 przypadków zachorowania na COVID-19 odnotowano na terenie powiatu wschowskiego i tam już 6 osób pokonało wirusa. W Olsztynie 2 przypadki koronawirusa, w Kościanie były 3, ale 2 osoby są już zdrowe, więc tylko jedna osoba, która jeszcze zmaga się z tym zachorowaniem. To tyle. O 10:00 kolejny komunikat z biura prasowego Wojewody Wielkopolskiego. Oczywiście w informacjach lokalnych przekażemy, co się zmieniło. Bardzo dziękujemy, Emilia Wojciechowska. Miejmy nadzieję, że te liczby podane przez wojewodę, przez służby wojewody będą jak najmniejsze. Byłoby cudownie, gdyby padło zero, ale no zobaczymy, bo jednak cały czas pandemia jest i nie wiadomo, czy ona tak naprawdę rośnie, czy się ustabilizowała, czy maleje. Myślę, że w najbliższych dniach się to dopiero okaże, ale życzymy Państwu zdrowia i przypominamy, zachowujemy dystans, bo widzę, że trochę chyba sobie poluzowaliśmy i to noszenie maseczek też bardzo różnie, no noszenie maseczki na czole jest mniej skuteczne niż na nosie i ustach. Broda też odpada, myślę. Jest oczywiście problematyczna w sytuacji maseczki, sam o tym wiem najlepiej, ale jednak trzeba jakoś to przewalczyć. Miejmy nadzieję, że nie będzie to tak długo, jak pan minister powiedział, czyli do wynalezienia szczepionki. 65 529 5529 to nasz numer telefonu, na który mogą państwo dzwonić. My oczywiście zachęcamy do dzwonienia słuchaczy z całego naszego regionu nadawania. Jak zawsze przypominam, Leszno, Wschowa, Wolsztyn, Kościan, Gostyń, Jarocin, Rawicz, Góra i okolice. I mamy taki pierwszy telefon, zatem słuchamy. Dzień dobry. Dzień dobry. Panie Jarku, ja mam takie pytanie. Czy po prostu można się przemieszczać z województwa do województwa? Można się przemieszczać, o ile oczywiście jest to uzasadnione, bo to jest oczywiście taka kwestia. To znaczy nie, chodzi to po prostu tak do banku, no oczywiście tam jakieś tam opłaty i po prostu do apteki, nie? To jeżeli są rzeczywiście potrzeby niecierpiące zwłoki, to oczywiście nie ma czegoś takiego jak zamknięcie granic województw. Czyli po prostu można. Można, rozumiem, że mieszka pani gdzieś na pograniczu i tu jest ten problem. Tak jest, bo to po prostu jest kilka kilometrów, także tak. A to jest starsza osoba. W uzasadnionych sytuacjach, kiedy trzeba coś załatwić, zwłaszcza jeżeli to jest kwestia apteki albo jakichś należności bankowych czy takich spraw, no rzeczywiście, które wpływają na nasze życie, jest to jak najbardziej uzasadnione. Bo po prostu wyjazdy w góry to już odpada, bo wiadomo, mniej. Niektórzy próbują do tego narobić ideologię, że bez chodzenia po góry umrą, po górach po prostu umrą, ale to już pozostawiam interpretacji odpowiednich organów. Ja przypominam osobom, które planują jakieś góry, że właściwie wszystkie pensjonaty są pozamykane. Także... To znaczy, nie, to chodziło tylko tak na jeden dzień rano wyjechać i wieczorem wrócić. No, tu powiem, że tu już można, bo wiem, że policja zawracała różnego rodzaju turystów, którzy postanowili wykorzystać sytuację i puste szlaki i sobie połazić. Wiem, że w Zakopanem takie informacje policja podawała, że z poznańskiego zresztą jakiś
jakichś turystów młodych zawróciła. Także jeżeli idzie o Bank Aptekę, jak najbardziej uzasadniony wyjazd. Także dziękujemy pani bardzo. Mam kilka odpowiedzi z wczorajszej audycji. Było pytanie o ścieżkę rowerową wzdłuż ulicy Dąbrowskiego, tam przy tym bloku, czy przy tych blokach, gdzie jest ona gruntowa. Otóż jest projekt, żeby była piękna ścieżka 2,5 metra szerokości. Projekt jest, ale na dzień dzisiejszy nie ma pieniędzy w budżecie na realizację. No a w jakieś tam równanie też nie bardzo wchodzi w grę, ponieważ wystają tam studzienki. Taką odpowiedź dostałem od pani Lucyny Gbiorczyk z Urzędu Miasta Leszna. Dostałem też odpowiedź w sprawie tych ławeczek tam na Zamenhofa Rejtana w tym lasku. No i tutaj odpowiedź jest taka, weźmiemy pod uwagę, ale tak przydałyby się jakieś bardziej dokładne lokalizacje. No i że powinien to być teren miasta, żeby te ławki też stały w takim miejscu, żeby im się nic nie stało, ponieważ no tam nie tylko seniorzy w zbożnych celach zachodzą, czasami nawet seniorzy w niezbożnych zachodzą, natomiast no, żeby te ławki tam postały długo i były w miarę dobrej jakości. I jeszcze mam odpowiedź w sprawie pływalni środowiskowej przy SP7. Tutaj pani wczoraj dzwoniła, czy teraz, kiedy ona jest zamknięta, można by tam wykonać te wszystkie prace konserwacyjne, które zazwyczaj wykonuje się w lipcu i wydawało mi się to jak najbardziej słuszne. Natomiast no, odpowiedź od pani Lucyny Gbiorczyk z Urzędu Miasta jest taka, że owszem, wszystko fajnie, ale w lipcu ta pływalnia jest zamknięta przede wszystkim dlatego, że jest przerwa w dostawach ciepłej wody z MPC-u. I nawet jeżeli by teraz wszystkie prace konserwacyjne wykonać, to i tak w lipcu trzeba będzie ją zamknąć ze względu na brak ciepłej wody. To jest ten odwieczny problem Leszna, że mamy to jednostronne zaopatrywanie w ciepłą wodę z MPC-u, więc kiedy MPC prowadzi swoje prace konserwacyjne, miasto przez tydzień nie ma ciepłej wody. Mamy kolejny telefon. Zgadza się. Dzień dobry, witamy. Dzień dobry. Witamy panią. Ja tylko z takimi pozdrowieniami dla was, dla waszego programu. I dzisiaj, bo ja codziennie Elki słucham i wiem, że jest pani Siemianow, tak? Dobrze mówię? Tak, nasza Agnieszka. Proszę ją pozdrowić i powiedzieć, żeby się nie przejmowała tym, co ta pani w ten czas dzwoniła, że jej przeszkadza, że tam się kimś chwaliła. Dobrze, pozdrowimy Agnieszkę, no ale całować jej niestety nie możemy, no chcielibyśmy strasznie wszyscy tu. Ona naprawdę bardzo fajnie program prowadzi, ja bardzo lubię ją słuchać i trochę wesołości daje w naszym życiu teraz pozamykanym, nie? Super, dziękujemy pani bardzo, Agnieszka nas z pewnością słucha, no my oczywiście ze względów tych... Osobiście podziękuję po programie epidemicznych, nie możemy z Agnieszką w tym momencie być w jednym studio, więc Agnieszka poszła do innego studia, ale właśnie wbiegła z powrotem i pokazuje serduszko i dziękuję bardzo, ale nie wchodź tutaj naprawdę w tym momencie. Ale chyba było słychać. Było słychać, Agnieszka się bardzo ucieszyła. 65-529-5529, telefony w sprawach różnych. Kilka spraw jest, że tak powiem, w toku, zostały nadane naszym reporterom, albo zadaliśmy pytanie różnego rodzaju instytucjom, więc na razie nie mamy jeszcze odpowiedzi. Jak tylko je otrzymamy, to będziemy państwu oczywiście przekazywać odpowiedzi z poprzednich wydań. Wiem, podobno się klucze znalazły, w każdym razie zgłosiła się pani, która prosiła o numer telefonu do osoby, która klucze znalazła, także jeżeli słucha nas ta osoba, to może się spodziewać takiego telefonu. Mamy kolejnego dzwoniącego. Dzień dobry. Dzień dobry. Witamy serdecznie. Wczoraj mam takie pytanie, bo nie chciałem się dowiedzieć, bo tu czytałem na informacjach na internecie, bo od kilku dni po prostu, zwłaszcza w godzinach nocnych na niebie przelatują takie jakby niby gwiazdy, czy mówiłem pana z komendorem, co to, bo każdy mówi, że te niby satelity się przemieszczają. To są satelity, proszę pana. One się nazywają Starlink. I to jest pomysł Ilona Muska. Nie wiem, czy pan kojarzy tego człowieka. To jest człowiek, który wymyślił między innymi słynny samochód Tesla elektryczny, który zresztą też wysłał w kosmos. I pan Elon Musk ma taki pomysł, żeby otoczyć Ziemię siecią bardzo gęstą satelitów, które będą transmitować internet. Rozumiem, no bo mówię, ja wczoraj naliczyłem tych obiektów, tak, powiedzmy około 40 tam parę, nie? Tak, bo wczoraj, zdaje się, nie, przedwczoraj chyba, wystrzelono nową partię tych satelitów. Bo ale wczoraj chyba też z tego, co właśnie wiem, bo... oglądaliśmy z sąsiadami, tak, właśnie, tak, one lecą praktycznie tak w jednej odległości, że tak powiem, tak, nie, co parę dni, właściwie no co parę tygodni nowa partia jest wysyłana na orbitę i wtedy można je oglądać. No jak sobie pan wygoogla Starlink, to nawet są takie strony, które śledzą te satelity na bieżąco. Aha, rozumiem. I można sobie patrzeć, kiedy na przykład
przykład będą przelatywać nad Lesznem, czy nad naszym regionem, tak? Więc, no wczoraj przelatywały między właśnie Rawiczem a Wąsoszem. One przelatują nad całą ziemią, także cała Polska ogląda je trochę bardziej w prawo albo trochę bardziej w lewo. Już od kilku dni, bo stara partia rozmieszcza się właśnie na niebie, więc kilka dni temu przy pięknej pogodzie sobie stałem na podwórzu i oglądałem. Leszno nie jest najlepszym miejscem na podziwianie nieba, bo jest za dużo światła, ale było je widać i teraz nowa partia jest właśnie wysłana na orbitę. Także można sobie to obserwować. Polecam wszelkie portale takie astronomiczne, miłośników z głową w gwiazdach, na przykład jest taki profil na Facebooku, to tam te informacje są podawane, kiedy, dzisiaj, o której godzinie i tak dalej. Także można sobie to śledzić, jak ktoś to bardzo lubi. Dziękuję bardzo. Dziękuję. W każdym razie nie są to żadne obce cywilizacje, choć niektórzy Ilona Muska za kosmitę uważają. 65 529 5529. Czekamy na kolejne połączenia w temacie dla reportera. A jeśli tych tematów nie ma, to można zadzwonić i pozdrowić. O, dlaczego nie? I to na przykład Eryka tym razem, bo wszyscy Agnieszkę, co jest zrozumiałe oczywiście. Jasne, że tak. Ja też Agnieszkę pozdrawiam serdecznie. I czekamy. Ale i Erykowi niczego nie brakuje. Płeć piękna może dzwonić do Eryka. Do mnie już nikt nie zadzwoni, bo on stary i gruby. Mamy kolejny telefon. A może, proszę, posłuchaj. Stary i gruby. Dzień dobry. Witamy. Dzień dobry. Ja tu też z Piastu dzwonię, jak w Polsce, teraz do Stynia. My tutaj co roku żeśmy mieli otwarcie sezonu motocyklowego na niedzielę, ostatnią niedzielę kwietnia. I chciałem tylko poinformować, że tego otwarcia nie będzie, ale będzie w klasztorze tutaj w Gostyniu Mszana na żywo poleci. I wszystkich tych motocyklistów, którzy brali udział tutaj w otwarciu sezonu na taskach, prosimy, żeby siedli przed komputerem, przed telewizorem i wysłuchali mszy o godzinie 12 o szybkie zakończenie pandemii. To się odbyło, bo to jest najważniejsze. No tak. Pięknie to było, ale tak musi być. O. No, nie jest to pierwsze otwarcie, które odwołano z tego powodu. Czyli proszę jeszcze raz przypomnieć, to będzie którego dokładnie? Teraz na niedzielę. Niedziela, godzina 12. Tak, jest msza. Jest msza i ona jest związana z motocyklistami. Tak, no można 90 osób wejść do kościoła, ale my jedziemy tylko delegacją, bo nie chcemy pozbawić tych, którzy by mogli iść do kościoła, no, ale to jest nieważne. Jasne. Podzielimy się ze wszystkimi ludźmi, żeby każdy miał dostęp. Okej, dziękujemy panu bardzo, pozdrawiamy, a więc podsumowując, w niedzielę o 12, szanowni motocykliści, którzy tam się integrujecie wokół Świętej Góry, włączcie sobie transmisję, wiem, że transmisja z Bazyliki Świętokrzyskiej jest na Facebooku, na pewno, bo też miałem okazję już ją oglądać, Wielkanoc i Bazylika Świętokrzyska o 12, specjalna msza, która zintegruje duchowo środowisko motocyklowe, niestety nie możecie sobie zrobić kawalkady póki co. Uważajcie też z jeżdżeniem, bo to też nie zawsze jest pilna i wymaga życiowa sprawa, ale wiem, jak tęsknicie za motocyklami, dlatego niedziela 12, Święta Góra. Mamy kolejny telefon. Dzień dobry, słuchamy. Dzień dobry, panie Jarku, chciałem się dowiedzieć, z tej Osiecznie ta ulica dojazdowa. Nie mamy na razie odpowiedzi. Nie ma odpowiedzi. Dobra, panie, dziękuję. Dobra. I to tyle. 65 529 5529 w sprawach i koronawirusowych i innych zachęcamy do dzwonienia. Jeszcze przez kwadrans będziemy do państwa dyspozycji, chyba że nam się telefony dzisiaj skończą, bo może przy piątku ludzie już mają głowy zaprzątnięte weekendem. Co tu robić w weekend? Czy spędzić go w kuchni, czy w salonie, czy w sypialni, czy może w łazience? 65. Taka podróż międzykontynentalna, można powiedzieć, jeśli się w domu zostaje. Nawet mapę dziś w internecie widziałem, także można skorzystać. Tęsknimy strasznie. Ja wczoraj, muszę się przyznać, uległem pokusie, wybrałem się zupełnie sam, sobie chodziłem tam na bliskim Dolnym Śląsku, czyli w okolicach Czerniny, sobie na takie łąki poszedłem i było cudownie. 65 529 5529, mamy kolejny telefon. Dzień dobry, jesteśmy na antenie. No dzień dobry, mam takie małe pytanie. Co w związku z koronawirusem, z komarami? Czy one będą przynosiły te zarazki, czy nie?
Myśli pan, że to tak działa jak malaria trochę? Że komary... Nie wiem, sprawdzę. Oglądałem też, niektóre stacje informacyjne w naszym kraju mają takie raporty, gdzie odpowiadają lekarze na to pytanie i takie pytanie się pojawiło. Mhm. I teraz, jeśli dobrze zapamiętam, pan doktor powiedział, że przenosi to drogą kropelkową, ale nie jeśli chodzi o krew. Komar to też jest zwierzęcie, a przez zwierzęta ten wirus się nie przenosi, czyli one na nas, a my na zwierzę przenieść tego nie możemy, choć było też w Nowym Jorku albo w Chicago, już teraz też nie wiem, ta tygrysica, która była zarażona, ale to trzeba się też dokładnie wywiedzieć, chyba jak z tymi komarami. I szanowny panie, ja myślę, że to jest temat, który dopiero zostanie zbadany. Aha, bo ja myślę, że tak, jak to wam wybuchło późną jesienią czy wczesną zimą w tych Chinach, no to komarów pewnie tam już też nie było. I teraz dopiero będzie to ćwiczone na żywym tkance organizmu, choć czy uda się to tak ustalić, jak się udało ustalić w przypadku malarii, że rzeczywiście odpowiedzialny za to jest komar, który przenosi malarię, teraz nie wiem, to jest wirus czy bakteria, nie wypowiem się, miałem słabe 3 z biologii. Myślę, że tak, na razie oczywiście naukowcy mogą mówić różne rzeczy, ale myślę, że ten sezon troszkę to zweryfikuje. No na komary trzeba uważać, no ale no, tak jak zawsze trzeba uważać, w sensie no nie dać się jak to możliwe. No a ponieważ nie zachęca się do jakiegoś biwakowania wielkiego, tylko siedzenia w domu, no to w domu z kapciem po prostu wieczorkiem tłuczemy i tyle, nie? No rozumiem. No. Są takie środki, co się... Są też mniej konwencjonalne, tak. Można użyć gazety również, jak ktoś jeszcze dzisiaj używa gazet papierowych. W każdym razie naukowcy mówią, że nie, choć ja osobiście podejrzewam, że to nie jest jeszcze do końca zbadane. Niby wydzieliny, niby właśnie te ślina i te rzeczy pochodne. Chichnięcie i tam tak, chichnięcie, czyli te kropelki, ale czy we krwi... No, wie pan co... Myślę, że w najbliższym czasie naukowcy będą to ustalać i mam nadzieję, że udzielą nam odpowiedzi, która nas uspokoi. Oby. Bo jakby to była taka zaraza, która już się przenosi wszelkim możliwym sposobem, no to biedni jesteśmy. No wiem. Tak tylko chciałem się zapytać. No czy nie, no pytanie jest bardzo interesujące rzeczywiście, choć mówię, naukowcy tak na razie myślę mówią, ale jeszcze absolutnej pewności chyba nie mają. Nie, no bo teraz się dopiero zaczną wyłaniać, nie? Temperatura idzie do góry. Wie pan, parę doktoratów z tego koronawirusa się zrobi na świecie. Może nawet habilitacji. No. Bo ci naukowcy będą to wszystko badać, może ktoś Nobla nawet medycznego dostanie. Dziękujemy panu bardzo. Również dziękuję bardzo. Pozdrawiamy. 65 529 5529. Czekamy na kolejny telefon i jeszcze przez kilka najbliższych chwil temat dla reportera od poniedziałku do piątku i mamy już kolejne połączenie ze słuchaczem. Dzień dobry. Dzień dobry. Ja w takiej sprawie dzwonię, to jest takie moje spostrzeżenie. Mieszkam niedaleko lasu, tutaj na Rejtana, od strony tych salonów samochodowych. I mam pieska, no to wiadomo, z pieskiem trzeba wyjść na spacer. I wie pan co, mam takie skojarzenie, takie pytanie właściwie, bo w lasach nie trzeba nosić maseczek. To jest dla mnie troszkę niezrozumiałe, bo powiem panu szczerze, że chodząc z tym psem, to widzę, że ludzie w ogóle się nie przejmują jakimikolwiek przepisami typu jakieś odegłośnie, nieodegłości. Chodzą całymi grupami po 5, po 6 osób. W niektórych miejscach też ścieżki nie są za szerokie, się tak taką grupą mija. Wie pan, no dla mnie to jest niezrozumiałe, dlaczego w lasach nie nosi się maseczek? Czyli w lesie koronawirusa nie ma, a na ulicach jest, tak? No, tak ja to rozumiem. Wie pan co, ja myślę, że chyba jest troszkę nie do końca precyzyjne zrozumienie tego zezwolenia, ponieważ ja myślę, że chodzi o to, że w lesie jak idziemy sami, wybrałem się w ostęp leśny, gdzie nikogo nie ma, no to tam w sumie, no rzeczywiście po co? Natomiast jeżeli idę z kimś, a przecież sporo ludzi wybiera się w parze albo w więcej osób, no to wtedy maseczka tak i odległość 2 metry także, bo to jest kwestia chronienia i siebie i innych. Zresztą ta maseczka, jak się tłumaczy, jest właśnie głównie po to, żeby chronić innych. No więc moim zdaniem w maseczkę się powinno chodzić, bo wie pan co, ludzie się zachowują po prostu nieodpowiedzialnie. No takie jest moje spostrzeżenie. Ma pan rację. Idą całymi grupami, wie pan co, we wtorek to było normalnie jak na deptaku w jakiejś nadmorskiej miejscowości. Tabuny ludzi obok siebie, całymi grupami, biegający
ludzie bez maseczek, rowerzyści bez maseczek. Nikt się w ogóle nie przejmuje tym jakimiś odległościami i tak dalej. Wie pan co, to jest, to nie jest dobra rzecz. Ja myślę, że ludzie są nieodpowiedzialni. Ciągle jeszcze chyba nie ma w narodzie takiej świadomości, wie pan, po co ta maseczka, po co te odległości, no tłumaczy nam się to od miesiąca ponad już. Dlaczego są te odległości konieczne, dlaczego są te maseczki konieczne, a mimo wszystko nie rozumiałem. Myślimy, że to taki przepis, no nie wiem, z czym to porównać. No, przepis jest, bo jest, więc jak nie trzeba, no. Tak? Bo on nie jest, nie ma tego racjonalnego uzasadnienia. No dlatego tłumaczymy, on jest rzeczywiście uciążliwy, on jest upierdliwy, ten przepis. Można się zastanawiać, czy to jest naukowo uzasadnione, można się zastanawiać, czy to jest prawnie uzasadnione. W każdym razie, no taki jest przepis. I naprawdę, jeżeli idziemy więcej osób gdziekolwiek i nie jesteśmy rodziną, która ze sobą mieszka, no to trzeba tę maseczkę mieć na nosie i na ustach, nie na czole, nie na brodzie, nie na szyi. Jeżeli jesteśmy w grupie w lesie, to to samo, to nie znaczy, że w lesie, tak jak pan słuchacz słusznie zauważył, w lesie tego koronawirusa nie ma, ale może być w nas, jak idziemy w kilku. No właśnie. Więc ma pan absolutnie rację, zgadzam się, ja wczoraj rzeczywiście wybrałem się w dzikie ostępy, gdzie chodziłem rzeczywiście sam i były tylko ptaki i muchy, cała masa, i było cudownie, natomiast widziałem w drodze powrotnej, że na przykład idzie sobie para ścieżką tą do Rydzyny, właśnie przytulona. Młodzi, zakochani, no trudno się dziwić, ale tak szczerze mówiąc, kochani, no miłość w czasach zarazy nigdy nie jest łatwa. No, i myślę, że chociaż też z drugiej strony widziałem pana rowerzystę, pusta droga, wąska tam gdzieś właśnie w tym Górowskim, nikogo, żywej duszy, a pan rowerzysta na dużym wysiłku w maseczce. I mówię, to jest dzielny człowiek, ale on sobie tak płuca wyrobi w tej maseczce, że jak zdejmie tę maseczkę, to pójdzie 120 na godzinę. Dziękujemy panu bardzo, pozdrawiamy. Jeszcze wie pan, może tak? taka krótka uwaga, to prawda, jestem daleki od jakiejkolwiek tam karania, nie karania, ale naprawdę tutaj na fragmencie tego lasu przydałoby się raz po raz parę patroli, jakby ktoś dostał raz drugi, trzeci po 500 zł, może by ludzie wreszcie albo chociaż, tak, albo chociaż surowe upomnienie, bo... Tak, bo wie pan, co to jest między tyłem tego salonu samochodowego, no nie będę nazwiska wymieniał, wiemy, żeby nie było reklamy, wiemy. A tymi domkami osady leśnej, tam jest wejście i tam jest po prostu wejście do lasu. Takich miejsc jest więcej, to jest na przykład droga na Polanę Trzech Dębów i właśnie ścieżka do Nowej Wsi, ścieżka do Rydzyny. Jest tych miejsc dużo. Stronę Dąbrza jest taka długa, prosta, tam się idzie. No i naprawdę, jakby tam się raz po raz jakiś patrol pojawił, nie mówię od razu kara, działa chociaż jakieś upomnienie albo coś. Upomnienie. Może by się ludzie otrzeźwieli, no naprawdę. Tak, no, to, no ja myślę... Aż przykro to oglądać. Uświadamiać ludziom, po co jest ta odległość i po co jest ta maseczka. Jeżeli nawet ja mówię, a to się najwyżej zarażę, to niekoniecznie powinniśmy brać odpowiedzialność za innych, czyli że zarażę kogoś, a nie wiadomo, jak ten ktoś może to przejść. Przypominam, przez 7 dni mniej więcej się ta choroba w ogóle wykluwa. Nie mamy zielonego pojęcia, że mamy tego wirusa. Możemy robić wszystko, spotkać się z tysiącem ludzi, pochodzić w tysiącach miejsc i po prostu kogoś zarazić, a nie każdy może to łagodnie przejść. Wiemy, że nawet młode osoby już są wśród ofiar śmiertelnych. 65 529 55 29, jeszcze przez 7 minut. Słuchamy kolejnego telefonu. Dzień dobry. Dzień dobry. Proszę radio ściszyć tylko. O, i mówić do nas. Ja w takiej sprawie... Nie ściszył pan tego radia. W takiej sprawie dzwonię, tak. Halo, teraz? Teraz jest super, proszę bardzo. W takiej sprawie, bo ja sobie dzwonię od Jarocina i w gazecie jarocińskiej wyczytałem, co prawda już jestem emerytem, ale interesuje mnie w ogóle takie dofinansowanie jest, jak i w związku z koronawirusem zamknięte są szkoły i przedszkola i do 8 lat opiekunowie czy rodzice mogą się starać, jak i dofinansowanie. Zasiłek opiekuńczy. Tak. Tak, ale chodzi o KRUS. Jak to wygląda, bo przeważnie zawsze są KRUS-owcy rolnicy. Ja od dziecka rolnikiem byłem, co prawda jestem teraz emerytem, ale w związku z tym interesują mnie sprawy, bo zawsze są tego
poszkodowani, czy dopiero doceniani, jak w tym roku po prostu widać jest od 50 lat, rzekomo premier w telewizji mówił, że spodziewana jest susza, nie, a jak pożekadło mówiło od myśli do cesarza, każdy żyje z gospodarza, bo żebyście mogli tą audycję prowadzić, musicie jeść, lekarz, żeby skoncentrował się nad historią choroby, musi jeść i tak dalej, i tak dalej, i w związku z tym czy w KRUS-ie mogą się ubiegać, bo mam wnuczkę akurat taką mnie i w związku z tym zainteresowałem się tym, czy mogą się o ten dodatek opiekuńczy ubiegać? Muszę to sprawdzić, nie powiem panu teraz od razu. I on chyba jest też w KRUS-ie. Tak, wiesz co, kość zasiłku, właśnie wszedłem na stronę Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego i próbuję właśnie sobie to odpalić. Jak to wygląda? Czy jakieś procedury muszą być spełnione? Czy wystarczy, że jest dziecko w takim... Zasiłek opiekuńczy dla ubezpieczonego w KRUS. Znalazłem tak. Błyskawicznie. Informuję ubezpieczonemu rodzicowi, który sprawuje osobistą opiekę nad dzieckiem w związku z zamknięciem żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola, szkoły lub innej placówki. Przysługuje zasiłek opiekuńczy za każdy dzień opieki przez okres nie dłuższy niż 14 dni, aczkolwiek tutaj wiem, że powydłużano te wszystkie terminy. Zasiłek jest przyznawany na wniosek, czyli trzeba po prostu złożyć wniosek, a formularz tego wniosku można znaleźć na internetowej stronie Kasy Rolniczego. Czy to jakiś termin jest do zgłaszania, czy obojętnie, czy od kiedy to się należy, czy od wniosku, zgłoszenia, bo właśnie o KRUS-ie to zapomniano, na przykład w gazecie Jarocińskiej, tylko o ZUS-ie. Jest, no na szybko, wie pan, tak odpowiadam, bo rzeczywiście... Co tu jest? Zasiłek opiekuńczy przysługuje z tytułu opieki nad dzieckiem w wieku do ukończenia 8 lat albo dzieckiem, które ma orzeczenie o niepełnosprawności. Natomiast obowiązuje to od 31 marca. Natomiast no, składać myślę, że można. Proszę po prostu się zorientować, zadzwonić do swojego KRUS-u. Tak. Natomiast wiem, że rolnicy, osoby ubezpieczone w KRUS-ie, czyli w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, także tak jak osoby ubezpieczone w ZUS-ie, mają prawo do takiego zasiłku, ale no szczegóły to już musi pan w KRUS-ie po prostu dokładnie ustalić. Tak, ale wie pan, nie, bo ja trochę jestem zorientowany w tym temacie, przeważnie tam przychodowo, niezależnie czy ilość hektarów, czy coś tu tam. Tu nie ma żadnej informacji na temat tego. No właśnie, dlatego się pytam, bo przeważnie no. zawsze są takie przychodowo i odrzucane jest, bo rolnicy, a naprawdę, no mówię, że w tym roku jest specyficzny i ten, no więc czasem by się to przydało, a naprawdę w tym roku jest taka susza, że no, że od 50 lat prawdopodobnie spodziewa się. Susza to jest zupełnie inny temat. Myślę, że też będzie jakaś pomoc, czy odszkodowania, czy kredyty ze względu na suszę. Ja panu odpowiem tak. Ja odpowiadam na szybko, że jest możliwość, natomiast myślę, że szczegółów rzeczywiście dowie się pan w swoim jarocińskim oddziale KRUS-u, w tamtejszym biurze. Proszę się skontaktować i myślę, że wszystko zostanie panu wyjaśnione. W każdym razie w tej informacji na stronie KRUS-u nie ma nic na temat kryteriów takich typu, ile się ma hektarów, czy jakiego rodzaju działalność rolniczą, hodowlaną na przykład się prowadzi. Także myślę, że chodzi bardziej o osobę, która nie może pracować ze względu na to, że ma dziecko w domu i musi się nim opiekować. I to dotyczy rodziców, więc chyba, że jest pan opiekunem prawnym dziecka, to myślę, że także. I tyle, bo naprawdę szczegółów to ja panu tak ad hoc nie powiem. Pozdrawiam bardzo serdecznie. Bardzo dziękujemy. Ja przez te parę tygodni tyle specjalizacji robię. Każda branża będzie. Ja powiem, że naprawdę tyle dzięki państwu ja się tylu rzeczy uczę na szybko, sprawdzając, dowiadując się, że ja tutaj to jest lepsze niż wszystkie szkoły w życiu. Mamy jeszcze jeden telefon. Nauka zdalna. Tak, o ubezpieczeniach rolników właśnie teraz się uczyłem. Dzień dobry. I to na szybko. Tak, dzień dobry. Słuchamy. Proszę pana, ja dzwonię w takiej sprawie. Jest kryzys, robi się kryzys gospodarczy. Każdy jakoś oszczędza. Firmy nie mają na wypłaty na pracowników. Oszczędzają jak mogą. A tu słyszymy o podwyżce za śmieci. Proszę państwa, proszę się dobrze zastanowić i niech zastanowią włodarze nad tym, co robią i wykonują, bo każdy jakoś przypina tego pasa w dzisiejszych czasach. Tym bardziej paliwo leci na to. Ja nie wiem na to, czy na pensję sobie robią znowu następne podwyżki.
Może by trzeba było od włodarzy wszystkich zacząć, żeby sobie obniżyli pensje wszyscy, bez wyjątku, i niech zrozumieją innych, całe społeczeństwo, że każdy stara się i robi, żeby ta gospodarka ruszyła. Po drugie, już inne miasta zaczynają oszczędzać i wyłączają lampy na drogach. Mhm. Można spojrzeć, proszę pana, na S5. Przecież wystarczyłoby, żeby na krzyżówkach były oświetlone te lampy, jest oszczędność. Tak samo w mieście, to druga lampa. Krzyżówki oczywiście nie są oświetlone, ale następne lampy by były jakoś oszczędność. Trzeba w dzisiejszych naprawdę czasach naprawdę szukać tej oszczędności i włodarze niech się zastanowią naprawdę nad tymi śmieciami, bo to jest wielkie nieporozumienie. Znaczy włodarze już się zastanowili i podjęli decyzję. Wczoraj przegłosowali podwyżkę na 27 zł. Także już decyzja zapadła. Od czerwca płacimy 27 zł od osoby. Chyba że kompostujemy, to mamy 3 zł ulgi i płacimy 24, jak kompostujemy. Ale nie mamy wtedy zbiornika na bioodpady i nie odwozimy bioodpadów na przok. Także tak to wygląda i już decyzje są podjęte. Także oni się mogą zastanawiać. Wiemy, że tam były, ono nie było jednomyślne, to głosowanie. Natomiast taka decyzja już zapadła w KZGRL-u. Jeżeli idzie o... Było wielokrotnie tłumaczone, co wpływa na cenę śmieci, to przede wszystkim cena usługi i niestety wszelkie opłaty nakładane przez prawodawców, przez Sejm, przez rząd, wszelkie opłaty marszałkowskie, wszelkie jakieś specjalne opłaty za utylizację, spalanie tych wysokoenergetycznych, te rzeczy potwornie kosztują, bo ci, którzy to wykonują, dyktują ceny. To jest ten problem. Także to paliwo, to tam może jest jakiś promil. Zresztą przypominam, że pierwotna propozycja zarządu była 30 zł, zeszli na 27. Mam nadzieję, że będzie im się to bilansować i że już nam żadnej podwyżki nie zafundują. Taka jest prawda. A jeżeli idzie o lampy, no pytanie, czy państwo by się zgodzili na takie oszczędności, żeby lampy się w nocy na przykład rzadziej paliły, albo żeby ich było mniej, albo żeby na przykład w pewnych godzinach wyłączać, bo tak też było w niektórych gminach. Także to jest taka odpowiedź na szybko i ostatni telefon. Już musimy kończyć. Musimy niestety kończyć, więc słyszymy się w poniedziałek 9:15. Życzę państwu bardzo miłego weekendu i niech wreszcie popada. Autopromocja. Codziennie od poniedziałku do piątku o 9:15. Temat dla reportera. Czekamy na telefony w sprawach, którymi waszym zdaniem powinni zająć się dziennikarze Radia Elka. Rozejrzyj się dookoła i powiedz nam, co jest nie tak na twoim podwórku, na twojej ulicy, w twoim mieście. Widzisz problem? Zadzwoń 65 529 55 29. Codziennie od poniedziałku do piątku o 9:15. Temat dla reportera.